Talenty dla firm to taki jedno z waszych przedsięwzięć, polsko-czeski projekt. Jak jeden z etapów odbywał się tutaj dzisiaj, jak pan ocenia, jak się młodzież sprawdziła i co dalej z tą naszą młodzieżą będzie? No muszę powiedzieć, że sam z ciekawością pytałem, jakie są ich odczucia, bo tak naprawdę oni dopiero mieli dzisiaj pierwszy raz okazję zapoznać się z tymi klockami, elementami. No i jestem sam mile zaskoczony, że odbiór był pozytywny, że z dużym zainteresowaniem usiedli do konkursu. Tu muszę powiedzieć, że nawet przed czasem, jakim żeśmy zaplanowali na jego realizację, udało się pospinać te zadania, które mieli do wykonania. Tego typu wydarzenia, konkursy, zabawy przydatne są dla młodzieży, uczącej się w szkołach technicznych? Bardzo przydatne, bardzo ważne i bardzo praktyczne. Myślę, że ich uczą współpracy, rywalizacji, pomyślunku, myślenia takiego przestrzennego. Połączenie nas ze szkołami podstawowymi, bardzo fajny pomysł. Sudecka Izba tutaj bardzo fajnie to zorganizowała i myślę, że to zaowocuje na przyszłość dla naszych uczniów. Było naprawdę interesująco. Zrobiliśmy zespołowo, robiliśmy taką karuzelę, taką przypominającą trochę wiatrak, taki holenderski typowy. Mieliśmy silniki, takie blaszki. Dobrze było, fajnie, można było się pointegrować. Fajna zabawa. Myślę, że to nie było duże wyzwanie, ale trzeba było zwracać uwagę na drobiazgi typu w którym miejscu, w którą stronę jest śrubka na przykład, bo to też było ważne. Konkurs polsko-czeski, techniczny, jak rozumiem, przygotowujący przyszłych pracowników do firm, które u Was też działają. Jak u Was jest z młodym pracownikiem? Czy jest dostępny na rynku młody pracownik, czy też borykacie się z podobnymi problemami? Ja myślę, że Czeska Republika nie może być wyjątkiem w Europie. To znaczy, jeżeli u nas brakuje młodych pracowników, przede wszystkim techników, tak to jest problem Europy Środkowej a w Czechach niestety jest tak jak w Polsce. I czy tego typu konkursy, myśli pan, pomagają? Zachęcają ludzi do pozostania w zawodach technicznych w swoich miastach? Myślę, że tak. Ten konkurs ma swoją historię. On się nazywa po česky Talenty pro firmy, Talenty dla firm. A jest to o tym, że każda ta grupa w tym konkursie reprezentuje swoją firmę. To znaczy, to nie jest tým szkoły średniej lub podstawowej, to jest tým firmy, który się składa z trzech dzieci, które są w drugim roczniku szkoły średniej i trzech dzieci z szkoły podstawowej z roczniku piątego. Kapitanem jest zawsze reprezentant firmy. My to robimy z tego powodu, aby te firmy się promowali, aby oni pokazali tym młodym ludziom, którzy są jeszcze w szkołach, że je studiują, że tam mogą znaleźć pracę, jeżeli będą chętni, jeżeli będą zręczni, jeżeli wystudują ten kierunek, który ta firma potrzebuje. Ale my jako Izba Gospodarcza to robimy dla firm. Mam nadzieję, że to, co dziś zrobiliście, będzie dla Was takim natchnieniem, żeby właśnie iść w tę stronę, żeby rozwijać te umiejętności, ponieważ w zawodach technicznych, z tego co dziś już wiemy, będzie bardzo dużo atrakcyjnej pracy. Już dzisiaj wiele zakładów bardzo chętnie zatrudnia osoby z wykształceniem technicznym, z wykształceniem inżynieryjnym, zatrudnia osoby, które mają zdolności manualne, bo mimo komputeryzacji wielu sfer życia, zostają jeszcze takie sfery, gdzie zdolności, te, które są w Waszych rękach, są bardzo ważne. Inżynierii są identyfikowane poprzez patronat firmy. Widziałem, że to będę mówował, więc listy czwarte, drużyna są. Proszę Państwa, tak jak to dodam, że skład drużyny chodził Jan Czerwiński, Kornel Łożyński, Maciej Zabrzewski, to są uczniowie Zespołu Sztuki Zawodowo-Elektrycznych, Daniel Jerzy.
Wielen Borek, Marcin oraz Natalia Przybor, to są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8. Patronat nad firmą wspomniałem pan Sommer, pan Mariusz Zdejowa. Prosimy również pan Zdejowa drużyna RST. Proszę również przedstawiciela firmy RST. Niestety dzisiaj nie ma przedstawiciela firmy RST. Pani Sylwia Rogowa, niestety z przyczyn obiektywnych nie mogła dzisiaj przybyć, ale w imieniu firmy RST i reprezentację przyjął dzisiaj pan Przemysław na siebie. Proszę również. O wręczenie nagród poproszę przedstawiciela Rady Izby, panią Marzenę Siedlacką. Miejsce drugie. No więc miejsce drugie zajęła drużyna Dajce. Zapraszam drużynę i dajcie panią Kalinę Gwierczuk oraz Marcina Kuca jako redaktora drużyny. A po wręczeniu nagród poproszę pana prezydenta Przewodniczącego oraz przedstawiciela Izby Gospodarczej Kadet Skarbowej, panią przewodniczącą Jankową. No i w tym momencie chyba wszystko jest jasne. Pierwsze miejsce drużyna AAM w składzie Marcel Walczkiewicz, Szymon Szyma, Oskar Kupański. To są uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Sebastian Włocha, Maja Mikosz, Patryk Gładysz. To są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6. Z ramienia firmy AAM pan Marcin Śliwa oraz nadzór pedagogiczny pan Włosław Natanek. O wręczenie nagród poproszę panią prezydent Beatę Moskwę-Skłonowską oraz pana starostę Podlecki. Ważne, ale po tych aplauzach, to myślę, że ta realizacja też miała znaczenie, ale to chyba ważne, bo to bardzo dziękuję.